Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Z nami Jakub Gołosz, zawodnik Tychy Falcons, running back. Jakub, dzisiaj puchar PLV 2 trafił do Was. Zagraliście naprawdę niesamowity mecz. A Ty z kolei byłeś najbardziej aktywnym zawodnikiem, który zdobył najwięcej przyłożeń. No tak, ale to zasługa całej drużyny. Bez nich to bym nic nie zrobił. Naprawdę, te 4 przyłożenia to jest dla całej drużyny. I tyle. Powiedz, jak wyglądały przygotowania do tego meczu, dlatego że Tytani do tej pory byli z zerowym bilansem przegranych i na pewno myśleliście o tym, jak to zrobić, żeby jednak wygrać ten mecz. Po ostatniej porażce obejrzeliśmy ten cały mecz i zanalizowaliśmy, jak to wyglądało i wyeliminowaliśmy błędy. I teraz było całkiem inaczej. Cała technika cały czas, zagrywki ćwiczyliśmy, nowe zagrywki przyszły i całkiem inaczej to wyglądało teraz. Jak oceniasz poszczególne formacje w Waszej drużynie w dzisiejszej grze? Defensywa u nas zagrała świetny mecz, naprawdę. Ofensywa też bez zarzutu, 42 punkty zdobyliśmy. A pozycje specjalne to też bez zarzutu. Idealny mecz. Idealny mecz, no jednak dla Was, nie dla Tytanów. Nie byliście troszeczkę zdziwieni tego, w jaki sposób grają, bo jednak popełniali troszeczkę tych błędów. No właśnie, popełniali dużo błędów, nawet nas zaskoczyli tym, że tyle błędów popełniają. No, spodziewaliśmy się cięższego meczu, bardziej zaciętego, ale jak wyszło, tak wyszło. Może następnym razem będzie zacięty mecz. Dostaliście się, tak jak Tytani, do pierwszej ligi. Ze świadomością tego, że jednak będą tam troszeczkę mocniejsze drużyny i trzeba poświęcić na treningi jednak więcej tej koncentracji, więcej jakichś takich mocniejszych planów wobec przyszłych meczów. Tak, to się zgadza i będziemy cały off-season, czyli teraz będziemy jakąś przerwę 3 tygodnie i potem wracamy do treningów. Będą ciężkie treningi na sali, na pewno na siłowni. Będziemy się przygotowywać ostro, bo na pewno będą tam cięższe drużyny niż sami Tytani, którzy byli trudną drużyną do pokonania. Będziemy dużo pewnie biegać, kondycja, siła najważniejsze. No i nic, zobaczymy. Jak oceniasz ten sezon, ten, który był, te mecze, które rozegraliście? No widać, że dobrze, jak mistrzostwo Polski, mistrzostwo ligi zdobyliśmy, ale jest ten niedosyt, jak Częstochową przegraliśmy, czy tam z Lublinem właśnie, to chcieliśmy mieć perfekcyjny sezon, ale i tak się cieszymy i to bardzo.